Witamy w Centrum Pomocy Comarch Sklep. W tym filmie dowiecie Państwa, jak ustawić rabaty w Waszym sklepie, a potem nimi dysponować. W nowym panelu administracyjnym przejdźmy do ustawień, a następnie do ustawień sklepu. W tym miejscu kierujemy się do cen i rabatów. Mamy tutaj różne opcje pozwalające nam modyfikować każdy z tych elementów. Sposób liczenia rabatów w koszyku. Przejdźmy do tego. Widzimy, że rozwinęło się wiele opcji, w których możemy dokonać wyboru, a następnie te zmiany, które zapiszemy, będą wprowadzone w życie sklepie. W tym miejscu chciałbym ustawić wszystko tak, jak jest obecnie ustawione, czyli jako aktywne ustawić rabaty przesyłane z systemu ERP oraz rabaty zdefiniowane w Comarch Sklep. Do tego chciałbym te rabaty sumować. Tak więc postawiam to bez zmian i zapisuję. Możemy teraz zdecydować, czy chcemy mieć aktywne rabaty dla nowo zarejestrowanych klientów. Oczywiście możemy to robić bardzo prosto, za pomocą suwaka tak lub nie. Załóżmy, że chcemy i chcemy ustawić ich wartość. Więc klikamy po raz kolejny w to. I należy zdefiniować wartość procentową. W tym momencie jest to 10%, ja powiedzmy, że chciałbym dać tych procent 15%. Będzie to rabat dostępny dla osób, które zarejestrowały się w ciągu ostatnich 7 dni. Powiedzmy, że chcemy to zmienić na dni 8. Możemy też oczywiście definiować klientów dokładnie według daty rejestracji, ale to na razie pomijmy. Naciskamy guzik zapisz. I nasz rabat został ustalony. Jak widać, jest on teraz na poziomie 15%. Również w tym miejscu możemy zdecydować, czy będzie wyświetlana informacja o rabatach w profilu klienta. Pozostawmy tę opcję włączoną. Teraz kupony rabatowe. Możemy łączyć kupony rabatowe z naszymi rabatami, ale tego nie chcemy robić, gdyż zniżka byłaby wtedy dość olbrzymia. Natomiast możemy połączyć kupon na darmową dostawę z rabatami. To jest jak najbardziej mile widziane. W tym momencie widzimy, że wszystkie opcje są zapisane, tak więc nasza praca w tym obszarze dobiega końca. Aby dodać rabat dla stałego klienta, należy w nowym panelu przejść do zakładki kontrahenci i również do kontrahentów. Teraz widzimy listę aktywnych kontrahentów w naszym sklepie. Wybieramy ich wszystkich lub wybieramy w tym przypadku jednego. Z menu, które się wyświetliło u góry, wybieramy dodaj lub usuń rabat. I klikamy w to. Teraz pojawił się arkusz, w którym możemy zdefiniować cechy nowego rabatu, ewentualnie go usunąć, ale tego oczywiście teraz nie robimy. Widzimy zatem, że liczba zaznaczonych wierszy jest równa 1, czyli będzie to dla jednej pozycji rabat. Teraz musimy zdefiniować wielkość tego rabatu. Powiedzmy, że będzie to rabat w wysokości 20%. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie czasu obowiązywania takiego rabatu. Możemy ustawić go ręcznie, ewentualnie skorzystać z guzika teraz. Ja tak zrobię. Teraz należy zdefiniować czas zakończenia się obowiązywania rabatu. I wybierzmy sobie tym razem ręcznie jakąś datę. Na przykład 30. I naciskamy gotowe. W tym momencie ustawiliśmy już czas obowiązywania rabatu. Ostatnią rzeczą, jaką musimy tutaj zdefiniować, jest sposób wysłania potwierdzenia do klienta. Zatem mamy do wyboru SMS lub mail w zależności od tego, jakie dane klient nam udostępnił. Ja pozostanę przy mailu. Po wypełnieniu całego pola naciskam dodaj rabat. I w tym momencie mam już zdefiniowany rabat dla naszego pana Andrzeja. Przejdźmy teraz do zakładki sprzedaż, a następnie do rabatów. Widzimy teraz, że pojawiło się kilka kart w pasku górnym. Rabaty dla stałego klienta, dla nowego klienta, rabaty od wielkości zamówienia oraz rabaty z Comarch RP Optima, a także stała cena z Comarch RP Optima. Ostatnie dwie zakładki są definiowane z systemu ERP, więc na tę chwilę je pominiemy i zajmiemy się tymi, które można ustawić tylko po prostu z poziomu sklepu, czyli miejsca, w którym jesteśmy. Przejdźmy zatem do ustalenia rabatu od wielkości zamówienia. W tym momencie mamy podgląd na listę takich dostępnych rabatów. Możemy każdy z nich wybrać i usunąć go lub aktywować i zablokować. Możemy też oczywiście dodać nowy rabat. I zróbmy to teraz. Musimy wypełnić taki formularz. Definiujemy zatem kwotę od i do, a następnie rabat procentowy, jak chcielibyśmy przyznać. Niech będzie to 5%. Ustalamy oczywiście też, od kiedy do kiedy taki rabat może obowiązywać. Załóżmy, że będzie obowiązywał od 31 lipca do 3 sierpnia. Naciskamy gotowe i w tym momencie wszystko, co zrobiliśmy, jest już zapisane. Czyli naciskamy tylko dodaj. W każdym momencie również można kliknąć dowolny rabat zdefiniowany i go potem zedytować. Załóżmy, że chcielibyśmy tutaj dać 8% zamiast tego, więc naciskamy potem tylko już zapisz i zamykamy. Widzimy, że procent rabatu zmienił się na 8. Przejdźmy teraz do rabatów dla nowego klienta. Jak pamiętamy, ustawialiśmy rabaty w ustawieniach sklepu poprzednio. Tak więc teraz wystarczy już tylko wybrać status, na przykład aktualny, a następnie wpisać, dla kogo chcemy to przyznać. Wpiszmy zatem po adresie mail i zdefiniujmy, od kiedy do kiedy taki rabat ma obowiązywać. Klikamy w to puste pole i wybieramy interesujący nas termin. Weźmy sobie sierpień od 1 do załóżmy 9. W ten sposób zdefiniowaliśmy rabat dla klienta, który ostatnio się zalogował, czyli dla nowego klienta.
Przejdź zatem do rabatów dla stałego klienta. Podobnie jak rabaty dla nowego klienta, wielkość rabatu dla stałego klienta również ustalaliśmy uprzednio. Analogicznie do rabatów do nowego klienta wybieramy sobie status, niech będzie planowany. Następnie wypełniamy pole, dla kogo ma być ten rabat, wpisując na przykład jego adres mail, który padał podczas rejestracji. A następnie wybieramy sobie datę. Jak Państwo zatem widzicie, mamy dodane nowe rabaty dla naszych klientów. I w ten oto właśnie prosty i szybki sposób dowiedzieliście Państwo, jak dokonać ustawień rabatów oraz jak je przyznawać. Mam nadzieję, że ten film był dla Państwa pomocny i dziękujemy za poświęcony nam czas.